To już tradycja, że przed świętami Bożego Narodzenia dzieci pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego biorą udział w konkursie na kartki świąteczne, które następnie wędrują w świat do zaprzyjaźnionych osób i instytucji jako oficjalne wydawnictwa uniwersyteckie. Tegoroczna akcja po raz kolejny spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem młodych uczestników, którzy z ochotą tworzyli małe artystyczne dzieła, przy okazji rywalizując o nagrody. Tegoroczny wielki finał akcji, podczas którego poznaliśmy laureatów konkursu, tradycyjnie różnił się od poprzednich. Tym razem organizatorzy postawili na zabawy i animacje ruchowe. W tym roku na konkurs na kartkę bożonarodzeniową dla dzieci pracowników naszej uczelni wpłynęło aż 285 prac. Co roku bijemy rekord. Naprawdę nie wiem, kiedy Litwa się zatrzyma. Póki co z roku na rok jest ich coraz więcej. Prac trzeba było wybrać 8, jak co roku. Są 4 kategorie wiekowe: 3, 5, 6, 9, 10, 13 i 14, 16. I faktycznie największą popularnością cieszy się kategoria 6, 9. Potem dorównują trochę te maluchy. Najstarszym dzieciakom już pewnie nie zawsze chce się cokolwiek namalować, ale idea jest tak szczytna, jest tak fajna i myślę, że warto przyjść potem do nas i pobawić się, wziąć udział właśnie w finale tego konkursu. Co roku organizujemy inny finał, albo jesteśmy w teatrze, albo robimy na przykład jakiś koncert w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, a tak jak w tym roku robimy zupełnie co innego. Mamy grupę animatorów, którzy będą zabawiać dzieci właśnie podczas tego finału. Startujący w konkursie mieli bardzo różną motywację, skłaniającą ich do stworzenia artystycznych, świątecznych prac. Dla jednych liczyła się dobra zabawa i oczywiście chęć zdobycia rzeczowego wyróżnienia. W tym konkursie są bardzo fajne nagrody i bardzo się cieszę, że wygrałam ten konkurs. Wśród laureatów mieliśmy też osoby, które do startu w konkursie podeszły przede wszystkim pragmatycznie, zdając sobie sprawę, że ze względu na osiągnięty już wiek w kolejnych edycjach niestety nie wystartują. Stwierdziłam, że jeżeli to ma być ostatni raz, to ma być jak najlepiej zrobiona moja kartka i udało się wygrać. Dodajmy, że coroczny konkurs na świąteczną kartkę pocztową organizowany jest w ramach akcji Uniwersytet Dzieciom i odbywa się pod honorowym patronatem małżonki rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.